Ej, dobra, obejrzymy, a potem poważna analiza. O, jak Kiszak jeszcze analizował trailer, może obejrzymy o Kiszaka też. On chyba niedawno grał w Eldena, to może wiedzieć więcej. Ja grałem na premierę prawie, że. Ej, dobra, zobaczmy. Elden Ring trailer, DLC. W końcu, Boże, w końcu trailer. Najpierw obejrzmy, a potem analiza. O! Pure and radiant, he wields love to shrive clean the hearts of men. Nie no, tu There jest is ten nothing more upadły ten, terrifying. co go diabeł z jaja wykluwał. O! A racja, on go dymał. On się chciał z nim ożenić, czy wyjść za mąż. Jak to się mówi? In that forsaken place, blood must spill. Blood of your fellows. Aj, co jest? They are truly faithful. Oho, platformówka się zaczyna. They were never saints. They just happened to be on the losing side of a war. O ja pierdzielę, co to jest? Ej! Malekit? Taki coś tam. Mother, ej, co to? Wouldst thou truly lordship sanction in one so to główny boss? Bereft of life. Ej, co to? O, dla noobków, broń. Noobki mogą w końcu grać. Hipopotam? Of the race of gold shall all meet death in the embrace of Vesna's flame. Come now, touch the withered arm and travel to the realm of sporo nowych broni, wydaje mi się, I will not be far behind. May we meet again. Ty no, sporo tego się wydaje, że dodadzą. Ej, ale czekaj, bo ten zły to jest ten z tego jajka? Myślałem, że on umiera, jak się zabije diabła. To nie on. Ktoś inny, okej. Shadow of the Erd Tree. Erd Tree. Co? Ty, to jest. Spójrz na tył. To jest któryś ending, tak? Tylko po którym? Bo to jest. Po którymś endingu będzie? Czy to będzie przed? No zobacz, drzewo jest spalone chyba, czy mi się wydaje. Chyba, że to nie jest to drzewo. Ale jest, no. No wiem, wiem, Carles. Znaczy tam się pewnie będzie szło tamtędy do tego DLC, ale pytanie, kiedy będzie można tam pójść? Czy po końcu gry, czy wcześniej? Chociaż nie, po końcu gry by się nie poszło, bo tam w filmiku chyba postać umiera na końcu. Chociaż nie, bo są endingi, że na tronie siada przecież. Spigol w prawym dolnym to jakiś nowy mob? Tak. No wiem, że walka z tym mogiem odblokuje DLC, bo widziałem. Znaczy prawdopodobnie to tak wygląda, ale chodzi mi o to, że odblokowujesz DLC, tylko kiedy tam możesz pójść? Raczej nie od razu. Teraz pytanie, czy to będzie można tam pójść na przykład, że później kończysz grę, robisz tego Elden Beast i idziesz tam dopiero, czy wcześniej?
Jak to Joda? Może jeszcze tego poczekać trzeba, albo dałeś komuś, nie wiem. 100 plus level DLC? No to byłoby gdzieś late game. Nie pamiętam jaki level był w Eldenie, ale 120 któryś był na koniec? Nie pamiętam dokładnie. To był brat Maleni? No wiem, pamiętam go. On, był tam jego tron, jak się szło do tego Margota. Z lore Elden Ringa najlepiej ogarniam w porównaniu do wszystkich Soulsów, gdzie raczej nie ogarniam. Ale Souls mało grałem w porównaniu do Eldena. Ty, ale ciekawe, no. Ja pierdzielę. Peggy 16. Witam, Arow. Suchy pot. No Pure. zobacz, tutaj to jest to jajko, z którego miał się wykluć jakby nowy władca, z którym się miał dymać ten diabeł, ten, jak on się nazywa, wiesz, który, ten diabołek taki z trójzębem. I potem chciał jakby zająć tron. Po jakimś czasie chyba taki był jego plan w grze. Mogę? Ale że się zabijało go, no to ten w jajku umierał sobie po prostu. I teraz pytanie. O kurde. Co tu chodzi? And radiant, he wields love to shrive clean the hearts of men. There is nothing more terrifying. No tak, po tym bossie na pewno będzie DLC otwierało się. Nowy mod do Gothica. Widziałem modpack, nowa wyszła aktualizacja do Gothica 3. Fajna. Ale czekaj, to są normalne lokacje? Kurde, ja tak dawno temu w Eldenie grałem, że nie pamiętam, czy to jest normalna lokacja. Chyba nie. Nowa, okej. Kurde, trochę jak od Radana wygląda. In that forsaken place, blood must W tym stay. jajku jest brat Maleni? Blood of To nie jest on yourselves. chyba w tym jajku, ale pewnie nie You are było. too Nie jest. awful. Kurde, już mi tak pieprzysz w tym lore. Już mam we łbie pomieszane. On? There were never saints. They just happened to be on the losing side of a war. No to jakiś nowy Fire Giant. Ciekawe, czy będzie silny ten bosik. To jakieś mobki zwykłe. Ten jest ciekawym. Aha, dobra, rozumiem. To jest jakby taki ten strażnik dla brata Maleni, nie? Tak jak ten wilk był strażnikiem dla kogoś tam. Takim duchem, opiekunem. Coś takiego. Czyli to może być jakiś niedaleko finałowego bossa ten, czy nie? To tak. Chyba, że to jest zwykły mobek. No tak, ten co się go karmiło, no tak, o niego mi chodzi. Jak on się nazywał? Tam z którego z Tekena? Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of light? Ale jest sporo nowych rzeczy. I presume you too are keen to know just what kind Mykonos is doing here. Katanka.
to rycerze też byli normalnie. Ten mobek. Czekaj, jest bardzo podobny do któregoś z Eldena. Czy to był w Eldenie, czy w Soulsach taki mob? DS3, czekaj, który to był? Jezu, kojarzy mi się z czymś, ale nie mogę sobie przypomnieć. Ta animacja. Na moście? To ten? Ty, no. Tylko czy tam to były psy? Ale tak, chyba ta, no. Rzeczywiście. No. Come now. Touch the withered arm and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. Sporo nowych rzeczy będzie. Co, Jolku, witam. Czekaj, jeszcze jest tu coś, nie. Ty, ale... Dzięki, polski alkoholik, za 6 lat. Kurde. Spora cena za to DLC. Ile? Wydaje się, że duże to DLC będzie. 170 zł. Jezus. Nie, nie, teraz suchy pod... Zobaczy Kiszaka, co o tym gada. Od niedawno w Eldena grał. Screenshoty dali. O, to ty, będzie nowy chyba Ash of War w ogóle. Patrzcie na to, jeżozwierz. Nie będzie jakimś zamkniętą przestrzenią. To będzie edycja świata. Ja obstawiam, że to będzie coś w pokroju Bloodborne'a, że się będą zmieniały właśnie jakieś fazy. Tak jak są fazy księżyca w Bloodborne'ie, to może tutaj... 15-20 godzin ma być przejście tego? Skąd taki leak? Bo jeden leak był wczoraj taki, co widz pisał, że ta gra ma wyjść dzisiaj. Potem pisał, że w niedzielę. Potem pisał, że za tydzień. Potem... Dodatek się tak będzie po prostu triggerowało jakąś konkretną fazę, no nie? Albo na początku? No nie, no nie powiecie mi, że to nie jest nawiązanie do Bloodborne'a, że to lalka nie jest. No nie przecież wiem, to jest nie grałem. Lalka z Bloodborne'a, no. To jest lalka z Bloodborne'a. No kto to inny jest? Nie będzie żadnego Umbralu. To jest ta babeczka z początku? To nie jest Melina. Melina. Melina, widzowie. Nie ma... Ty, był ending, że ona cię porzuca, ta Melina. Ty, o może to DLC się będzie tylko jednym endingiem odblokowywać? Jak oczy tam się szło dać, czy tam dać, czy odebrać, był taki ending. Ty, i co wtedy, jeżeli ona idzie tam na dół, połączyć się z tym bratem Maleni? Kumasz? No czemu to nie może być ona? Czemu to nie ona? Nie ma żadnej Meliny. To jest widzowie lalka z Bloodborne'a. Nie... Ej, ale to może być Melina. Słuchaj, wkurzyła się, bo wybrałeś zły ending i wali lotę do... piekielnego piekła, nie? Kumasz? I się łączy z bratem Maleni, żeby z nim odbić, jakby swój plan wykonać. Kumasz? Ale co ma lalka z Bloodborne'a? Przecież te światy nie są połączone. No wiem, że jest jakaś teoria, ale jest też teoria, że Bill Gates... No nieważne. Nie jest żadna melatonina, to nie jest żadna Melania, to nie jest żadna Malenia, to nie jest Melina. To jest lalka z Bloodborne, ja wam mówię. Nie no, ona ma inny. Melina ma, widzowie, zupełnie inny płaszcz, mi się tak wydaje. Kupione? No nie no, widzowie, no nie możecie preorderować gier. Nigdy. Tyle ludologii, tyle nauk, a wy mówicie, a właśnie kupiłem preorder. Zobaczmy to sobie jeszcze raz. No, Eldena to chyba nie ryzyko. Ale patrzcie, to jest arena Moga, no nie? Ty, ej, my będziemy... Ty, a co? Nie wiem, już mi się wełby pieprzy. Ale czekaj, bo w Dark Souls 1 my się jakby w czasie cofaliśmy w DLC, nie?
Może tutaj też będzie jakby cofnięcie się w czasie, że wchodzisz do tego jajka, czy coś tam z tym, jakoś się tam wchodzi, to jakiś portal i będzie, bo, kurde, coś tutaj takiego będzie. Portal w jajku, twój stary też miał portal w jajku, że szmato cię zrobił jakoś, tak? Na ten świat przez ten portal w jajach wprowadził. Więc o czym ty pieprzysz w dupę płasko z głowy debilu? Nie denerwuj mnie. Masz wodogłowie, to się nie wypowiadaj. Daj mi analizować tą grę. Inna paleta kolorów, no nie? Jest wszystko bardzo, ale to bardzo ciemniejsze. Więc ja obstawiam, że będą jakieś takie fazy księżyca, że tak się będzie triggerował. Witam, Joystar. Nie grałem w Bloodborne. No, analizujemy. A to są lokacje, które są w grze chyba, czy nie? No ja też takie miałem myśli. I właśnie dlatego. To wygląda trochę jak to miasto Radana. Wydaje mi się, że my się w czasie będziemy przenosić tym. Tak jak w Dark Souls 1. To będzie cofnięcie się w czasie. W tym DLC na stówę. Nie. To jest nowa lokacja? Na 100% to będzie, to są podobne lokacje, bo to są jakby te lokacje wcześniej. Lokacja, czy to jest jakiś klif, który jest w grze? W Prince of Persia nie było manipulacji czasem. Twój stary to jest manipulant, że ciągnie 3 renty naraz. Zamknij tą mordę w dupę. Daj mi analizować tą grę. Myślę, że to są całkowicie nowe lokacje. Ty, a to są w ogóle te lokacje, tak mi się wydaje, to tło, zobaczcie, wygląda tak samo jak to tło z pierwszego trailera, gdzie jest Malenia. Nie? Jest identyczne tło, też takie wzgórza. Chodzi o tą walkę z Radanem mu chyba. Malenia walczyła tam z Radanem, nie? Widzisz? Mówię ci, to będzie cofnięcie się w czasie na stówkę. Taken place. Co to jest? Nie już wiem, mówiłem o portalu ja jak twojego starego. Jakąś analizę lorową. To zajebiście wygląda. Jak ja uwielbiam jakieś takie wiszące rzeczy z sufitu. To był Havel? Co wy gadacie? Jaki Havel? In that forsaken place. Shavel. Blood must spill. Blood of your fellows. Bagno, no oczywiście lokacja bagno. No może być tak z tym jajem, może być. Ja, ten ma w ogóle płaszcz. Ej, co tu tak gra? U niego jak pauzuje? I tą broszkę jak... jak się ten pierwszy boss nazywa? Stary, jak Margit, nie? Jak Mal... Ty... Ale nie, no bo gdzie ma rogi? Nie ma rogów. Może to jego stary? Ty... Jak Margit albo Morgoth? Nie przypomina wam to Margita? On ma ident... A racja, młody mogli, masz rację. Kurde, kto to jest? No, trzeba by znaleźć jakiegoś... Typa, co w lore siedzi jak porypany. W ogóle nigdy nie grał w Elden Ringa, ale lore zna lepiej niż islamiści, islamskie pisma. Kumasz? Bez obrazy. Identyczny płaszcz i ma taką samą broszkę. To Morgoth jest. No Margit, no albo Morgoth. No Margit i Morgoth to jest to samo. Ale czekaj. To nie może być on, bo to nie ma rogów. On miał spiłowane rogi. Takie to trochę, no. To nie jest on. Chyba, że taki portret, że go namalowali tak. Taka, jak to się nazywa? Propaganda. Kurde. Ty, no może tak w sumie być. Hellboy piłował rogi, aha. Nie wiem, tam stary, tam też... Marika i Radagon. Portal w obrazie? Nie, ten świat nie wygląda jak z obrazu. To jest ta sama osoba. Ja, ale kto ja nie orientuję wie, się w lorze Eldena. Ja biorę pałę i idę przed siebie i zabijam bossów, stary. Hop, ja tam
Raczej gdzieś przy tym jajku będzie się wchodziło, gdzieś w tamtych terenach. Chyba, że tam się teraz będzie jakaś lokacja otwierać, że tam będzie ten obraz. No to wtedy Kto jest tak. synem kogo, to ja nie wiem, nie? Nie dość, że tam Miyazaki zamoczył palce w tym swoje dwa, to jeszcze potem finalnie George R. R. Martin swoje dorzucił. Chłopie, kto jest synem kogo? Przecież to jest jak moda na sukces ten Elden No Ring. fajna to jest. Akurat Welda nie Bardzo jest jest fajna. zarąbista. Uwielbiam takie wiszące rzeczy, tak mi się to podoba. Chodzenie jak w Black Rocku. Uwielbiam chodzenie po takich łańcuchach, po Miyagi takich palce zamoczył, elementach. no. Dzięki, dawaj krak. Dziękuję, jak krętaczu, no jestem dziś. Nie I będzie już wejście chaos. do jakiejś zamkniętej lokacji, gdzie nie będzie można koniem jeździć. Kurde. Patrzcie, jaki tu jest zajebisty wjazd. Jest zamek, jest brama, więc pewnie tutaj nie będzie możliwości jeżdżenia koniem. Im więcej takich lokacji, tym lepiej. Nowy boss? To jakiś nowy Fire Giant dosłownie, nie? No Odróżny to. boss. Pewnie jakiś gimmick mocno. Oczywiście AOE na całą planszę, no bo to kurwa jest Elden Ring, nie? Jawio, skąd takie info? Nowy Torel? psowaty, stary jakiś brat Malekita czy innej suki. No, to też tak myślę. To będzie taki anioł stróż, czy jak to się tam nazywa w tym lore. Ale dla kogo? Chyba dla brata Maleni. A tamten był dla Meliny? Dla kogo? Kurde, to lore jest naprawdę zagmatwane, teraz nie pamiętam. Dla kogo on był tym pomocnikiem? Chyba dla Meliny, nie? Dla Mariki? Nie wiem. Ja już jak widzę te rzeczy, to już zirytowany jestem, nie? Nowy Fire Wiem, Giant z atakami Flock. na całą arenę. Kolejny psowaty. Widzę, że oni chyba wiedzą, czego ludzie nienawidzą w Elden Ringu i dali tego jeszcze No więcej. mają być najtrudniejsze bossy, jak zawsze w DLC. Dlatego. Ale no liczmy na to, że może to będzie Ludwig 2.0, że będzie tak fajny jak Ludwig. To Jaki liczmy Ludwig? widzowie na to. Że to będzie fajny, psowaty taki pies, bardzo mocno agresywny, ale będzie mu bliżej do Ludwiga. No zobaczymy, no. A, z Bloodborne'a, to nie znam. Nie patrz, mówi matka. Matko, no nie? Witam, witam. No nie, no to musi być Mikela. Stary, Malenia jest tak mocno się odbiła, że muszą dać Mikelę. Musi być to. Witam, Harkis. Ciekawe, czy to jest boss. Myślisz, że to jest boss, czy to jest jakiś taki... Nie no, raczej są open Chyba worldowy mobek. boss, jakiś zwykły taki hipopotam jeżozwierz. Mi się wydaje, że to będzie jakiś taki Tibia Mariner nowy. Side bossik jakiś, bo ma zbyt intensywny atak. Ten fajnie wygląda. Jeździec apokalipsy. Na koniu. Rzucający. Ten jest To ciekawy, fajny no. taki, aż Beksińskim zalatuje, nie? Beksiński miał bardzo duże jakieś... Witam, Kuj, to jednak wcześniej jesteś? A, jedziesz. Takich Jak nie iskrzystych krzycz! maszkar. To super Kwizarro wygląda. wyprowadzi z równowagi Bardzo duża jakaś inspiracja miornota. Beksińskim tu mam wrażenie wleciała. Z czatu. Jak jest na przykład ten trąbkarz od Beksińskiego, prawda? To ogromna inspiracja, to mi się wydaje. To jest broń z Bloodborne'a? Jaką broń z Bloodborne'a to przypomina? A, ja wiem, bo się ugina, tak. Przypomina ci I amygdalę grałem w nerwa. Bloodborne'a. Kiedyś zagram, ok? Nie, no to raczej Za wiadomo. niedługo. Oczywiście, widzowie, co? Co ma boss? Patrzcie na to. Boss? Ja
Boss ma jumping attack, gdzie musisz pierwszy uniknąć jego jumping ataku. Ale jumping attack ma eksplozję, która będzie miała drugi interwał damage'a. No ta, no. Pyk. Klasyczny Elden. Ale na całą planszę. Miyazaki, słuchaj, wymyśliliśmy nowego bossa. Masz jakiś pomysł, co można byłoby mu dać? Dajcie AOE. Okej, ile chcesz tego AOE? Tak. Daj AOE do każdego pierdolonego ataku. Daj tyle AOE, żeby wybuchała cała arena. Raczej takie AOE, żeby było jak najwięcej różnych instancji damage'a. Miyagi znowu. Jeśli boss krzyczał coś głupiego, jak ci zabija, typu TOGETHER! TOGETHER! Ej, ale właśnie się miałem zapytać, jak myślicie, czy ten boss ma stopy pokazane, bo Miyazaki jest strasznym, słuchajcie, stópkarzem. To widać. Oczywiście widzowie. A patrzcie, ile on ma palców. Jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć, ma sześć palców. Ma sześć jak palców, sześć? Stary. To nie jest palec no te szósty chyba. No i essa. Stópki są? Są. AOE? Jest? Jest. Bagno jest? Jest. No, dotknij usuniętego ramienia, przenieś się do Królestwa Cieni. A malenia przecież nie ma. Widzisz? Dotykasz tego i się przenosisz. To jest tepek. Tylko pytanie, czy to będzie tepek w czasie. Ty, mi się wydaje, że to będzie przeniesienie w czasie. No w jajku przecież, to z jajka wystaje. Marynki, no nie? Nie wiem, ja się nie znam na loży, już takie interpretacje daję. Usnięte ramię, no jak ty dałeś wyjść z jaja w dupę, upośledzony plemniku z czatu, pieprzyć cię, to na pewno tam się wchodzi. Tylko w jaki sposób? Czy to będzie przeniesienie w czasie, czy to będzie coś innego? A, jeszcze dla ciebie. No. Wiadomo, to czyli będzie wejście do DLC-ka w mogu, bo tam jest to jajo z tą usniętą łapą, tak? I to było pokazane na samym początku. Więc obstawiam, że będzie trzeba zabić mogę, żeby wejść do DLC-ka. A to malenie też ma usuniętą rękę właśnie dlatego, bo weszła do Królestwa Cieni. Taka interpretacja, no bo ona nie ma, nie? Łapy. To jakoś powiązane chyba. Jaka stara akcja. Dwa Ashwory na siebie. Wiadomo, że boss wygra, bo dostanie Hyperaru. No przecież każdy, kto gra Feldena, to wie. No z jajka coś będzie, no. Tego, tej ręki się będzie prawdopodobnie dotykać. Się wchodzi. Dzięki dziad Syzyf za 38 lat. Ale to jest najmniej istotna rzecz, bo to jest dość oczywiste. Pytanie właśnie, czy to będzie przeniesienie w czasie, czy nic do tego nie będzie miało. A to? Coś Marika. Tu tak śmierdzi. Czy nie? Ej, to myślcie, że jest... Chyba ta. Maryjka. No jak... Nie no. Przecież Mikela to jest chłop, co wy gadacie, kurwa? Tam była jakaś porypana sytuacja, że były dwie płcie w jednym. Kumasz? Takie coś. Wydaje, że to jest Marika. Nie mogę o tym mówić na Twitchu. Tu zalatuje. Jesteś na takiej jakby arenie, jak u Radagona. Ja obstawiam, że to jest Marika. Film już jest na YouTubie. Essa, reakcja na trailer? Ja mi się wydaje, że to jest Marika. Co wy widzowie obstawiacie, że to jest? Czy ja próbuję ogarnąć lore? Tak, tylko że go nie znam, nie? To jak ja. Nie znam widzowie lore Eldena w ogóle. To jest moja interpretacja, słuchajcie, trailera Elden Ringa. Ale jestem barbarzyńcą, który ma wydane 6 punktów w mądrość, tak, inteligencję. No. Wszystko ma wydane w siłę. I ja nie, w ogóle nie znam lore Eldena. Nie wiem, o czym jest Elden. Serio, nie wiem. Więc nie sugerujcie się tym, co mówię. Ja gadam bzdury. Ja się interesuję tymi grami mechanicznie, nie? O DS-ach faktycznie wiem, co się ty piszesz o Wajryt, homofobia. No jak Mikela to ma być, jak Mikela to jest facet, stary. Mikela to jest w sumie taka niebinarna postać trochę, bo jeśli dobrze się orientuje, to występuje też pod drugim imieniem Saint Trina. Okej. Okay. No to ciekawe. Z Gwyndolinem było podobnie. Nie no, Gwyndolin to był syn Gwyna, tylko że Gwyn chciał mieć córkę, więc wychował swojego syna tak, jakby był córką. Widzowie, słuchajcie, nie jestem uprzedzony, słuchajcie, nie jestem uprzedzony. Nie jest homofobski szaka, co? Wygląda? Jest wiadomo, jak wygląda Marika. Żeby takie tematy poruszać. Elden Ring Marika.
No kurwa, to jest Marika, co wy gadacie, widzowie? No co wy gadacie za bzdury? No patrzcie, macie to, widzowie, i to jest Marika. No przecież no kopie... tak, ale na tym filmiku się zmienia w... Jak się nazywa ostatni boss w Eldenie? No tam się zmienia, cyce odpadają, kumasz, potem cię bije młotkiem, czy czym on tam bił, ja już nie pamiętam. Radagon. Marika. No przecież chłopie, to jest Marika. Oni byli jakby w jednym ciele dwie postacie, zależy która akurat na wierzchu jest, to widzisz. Patrz, ma coś nawet takiego, to... Ej, nie, porypane. No, takie... To nawet nie było, jakby, to było trochę do własnej interpretacji w tej grze. Tam nie było dokładnie powiedziane. Bambiki. I teraz jeszcze bardziej będzie tak łatwane. Taką samą stary koronę, jak Marikę. Ja wiem, że Marika to jest Radagon, wiem, że oni są tam jakimś jednym ciałem różnym. I właśnie stoi na takiej arenie, jak arena stary Radagona. To jest Marika, patrz na koronę jaką ma. To jest Marika. Tiare, no tam tiara, korona, stary, nie wiem. Nie znam się na markach butów, no. Trafimy do Land of Shadows, gdzie trafiła kiedyś Marika i tam... znalazła Elden Ring. No to widzowie, to jest Marika, Jezu, ja nie znam... Ta, to jest cofnięcie się w czasie już oficjalnie, mówiłem ci. Oficjalne cofnięcie się w czasie, tak jak w DS1, rel? Blora, nie oglądam żadnych filmików o lorze, skipuję całą fabułę, a jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że więcej wiem niż wy, widzicie? Tak, wy, tak, wy widzicie to, też, to? Tak, jak to jest? Ten. To jest Marika, a wy mówicie, a pokaż Elden Ring Miquela. Miyagi to jego wujek? No, 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 no. Miquela, ale z drugiej strony Miquela też jest na trailerze Shadow of the Earth 3, to jest Miquela, widzowie, to jest Miquela. Też ma, pa, ma takie warkocze, ty. To jest stary synem kogo? Wyskitu, to jest Miquela. No dobra, ale patrz, jak to ma są ha chłopi w kinie. Nie byli. Mogli dać jednej rudej albo jednej blondynki, drugiej z ciemnymi włosami, blondynki starej szatynki i by było bez problemu, no. Ja nie wiem, Miquela też jest jakimś bytem niebinarnym, nie? A może widzowie się okaże, że Miquela to tak naprawdę Marika, a Marika to Radagon. Może stary tak być, to jest lore. No tak. Kto jest synem kogo, widzowie? Marika jest dead, no ale przenosimy się stary do, wiesz, tego wymiaru. Ta. Może się cofniemy w czasie. Co na to Mamon? Co na to Miyagi? No, w Bloodborne się cofasz w czasie, w deś. No tu się też cofasz, widzisz, doszedł do tego kiszek teraz. Potwierdzone, kolejne źródełko, kolejne źródełko. Mówiłem ci, że tu się cofasz w czasie. To jest tak oczywiste, jak... Już się będę wyzywał. W DLC-ku też się cofasz w czasie, nie? Nie wiem, mi się nadal wydaje, że to może być, widzowie, Marika. Bo ta... patrzcie. Okej, okay, włosy włosami, nie? Patrzcie na to. Tu ma warkocze takie. Tu jak jest, ma tutaj taki warkocz wokół głowy. I tu ma warkocze schodzące do dołu. To też ma warkoczy. No warkocz tak, taki no schodzący do dołu. Ale srocze. Ma tą tiarę. Ale to tutaj, prawda. Nie? A może to jest warkocz, stary? Ej, to jest tiara czy warkocz? Nie no, mi się wydaje, że to jest tiara. No ale ona też ma warkocz. Nie no, to jest tiara. Ej, jest szansa na to. Potrzebujemy jakiś specjalisty, żeby zrobił lorowe rozeznanie. Czy jest możliwe, że Mika... Pod stronie na Steam mówią o Krainie Cienia. Dobra, mówią o czym chcą, żebyś kupił, ta? Ja ci mówię prawdę, jak jest. Ela to jest Marika. Elden Ring. Miquela. Ja nie wiem, stary. Jakie jak? Zajebiste zdjęcie tutaj. Ty, patrzcie na to, jaki obraz zajebisty. Ale chłopie, essa. A to jakiś fanart, nie? To AI. Świetne. Ej, muszę to aż sobie chyba pobrać, widzowie, na tapetę. Ty, mamy coś dwa TDD? No co no? Mam teorię odnośnie tego, że główny zły tego dodatku może być jakimś bratem jakimś... Dobra, ogar. DLC 150 zł. Mieli wydać dwa, wychodzi jedno duże? Ta? To dlatego trzeba było tyle czekać? Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...